nie ma wolnego trybu. Staje do walki i staje się zupełnie innym człowiekiem. Są żywioły, wiatr, woda. Jak sobie z nimi nie poradzisz, no to po prostu nie możesz pływać. Jesteśmy dzielniejsi niż średnia. Bardziej zdeterminowani, lepiej przygotowani, lepiej zorganizowani. Ciągła akcja, wypatrywanie, patrzenie na niebo, na szkwały, na przeciwników, konsultacja z załogą, trymowanie żagli, strategia, taktyka. W sporcie musisz cały czas pokonywać bariery. Ból. Czuj go, kiedy przegrywasz. Ignoruj go, kiedy zwyciężasz. Jest niebo, woda, ty na środku. No, coś takie uczucie wolności. Bardzo dobrze pamiętam większość albo wszystko to, co mnie wzmacnia. Na wodzie, szczególnie w czasie regat, nie na 100, nie na 150, ale 200% jestem w stanie z siebie dać.